Hejóweczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku, na którym porozmawiamy sobie o potencjalnej promocji na Paryż. Ja wiem, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby w ogóle tę rozmowę podejmować, ale wydaje mi się, że nie dla wszystkich. Na samym początku, jeszcze Skins Manki, strona do wymieniania swoich skinów, która oczywiście nie wlicza cen na do cen skinów. Składem DON 35% do doładowania lub 5 dolarów do pierwszego trailer, znaczy i, o tak, i oczywiście link w opisie. Na samym początku, to co tutaj zrobimy, to będzie, że tak to powiem, Przepatrzenie wcześniejszych eventów. Tak, o tak zrobimy. Więc zaczynamy od Sztokholmu. Sztokholm 2021 i pokażę Wam, w jaki sposób oszacować, ile dni po tutaj finale zaczęła się promocja. Żeby coś takiego w ogóle sprawdzić, to jest całkiem interesujące według mnie, wystarczy wpisać. Nazwę drużyny, która wygrała, czyli w tym momencie to będzie NaVi, albo Natus. O. W ten sposób sprawdzić najwyższą cenę przed promocją. To byłoby wtedy około 7 listopada. Wychodziłoby, że wtedy był finał. No i sprawdzamy pierwszy dzień, kiedy cena spadła. To będzie w takim razie w sumie czemu to, 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 aż na tyle to jest rozbite ale to by był w takim razie 1 grudnia tutaj tak przynajmniej by wychodziło albo eee... o nie, to będzie 30 listopada, no i by tak właśnie wychodziło z tego co właśnie pokazałem, możecie posprawdzać czy aby na pewno to się sprawdza mówię, 7 listopada był finał 30 listopada wejście promocji eee... także ja ogólnie w ten sposób bym zachęcał sprawdzanie tego i co jest właściwie takim clue tego filmu? Dlaczego on w ogóle powstaje i o co w nim chodzi? O to, że część ludzi uważa, że promocja na Paryż Wejdzie dzień po finale, w ogóle godzinę po finale, zaraz po finale. Co jest nie tyle nieprawdą, co obserwacją ze wcześniejszych, dużo wcześniejszych lat, za to nie pokrywa się to z dzisiejszymi obserwacjami, które bardziej mówią, że od finału to jeszcze długa droga do promocji, gdzie zobaczcie przynajmniej Rio. Gdzie chętnie pokażę outsiders, bo jeszcze przed nami oczywiście, przecież autografy zwycięzców, a ze zwycięzcami jeszcze przecież trzeba, że tak to powiem, ten, jeszcze trzeba na nich zarobić, także jeszcze może nie będzie promocji. Tu mamy 13 listopada, no i promocja, proszę bardzo. 14 grudnia wprowadzona, także no, no znowu możecie dosyć prosto wydedukować, jak to się wtedy zachowywało i co tutaj dokładnie działało. Także ja ogólnie, jeżeli chodzi o Paryż, nie spodziewam się promocji na pewno na dniach, no, w tygodniach, ponieważ to, co właśnie wcześniej pokazałem, no jakby mamy ten do, odstęp od tego dosyć spory, no tak jak to było na Rio, to czekaliśmy... Jeszcze tak sprawdza po prostu, żeby to plus minus powiedzieć, eee, no czekaliśmy miesiąc od finału. To jeszcze miesiąc po finale dopiero promocja była. Powiem, że jeżeli dzisiaj zobaczymy promocję dopiero miesiąc po finale, eee, no to. Zobaczcie, tu 4 miesiące były, była sama promocja. Znaczy nie, 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 przepraszam, 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 ona się w lutym skończyła, przepraszam, tu mnie poniosło akurat. To rzeczywiście, akurat odleciałem. Ona się skończyła w okolicach lutego. Akurat ta promocja. Ona nie trwała 3, 4 miesiące, tylko około 3. Także jeszcze z 4 miesiące takie, taki paryż może sobie pobyć dostępny w skupie. Ja osobiście uważam, że gdybym dzisiaj miał inwestować, to wróciłbym do poprzedniego filmu i bym się nad tym pozastanawiał Samego mnie szczerze korci, bo kurde blade, 4 miesiące de facto jeszcze będziemy czekać, a no myślę, że przynajmniej miesiąc, znaczy nie, myślę, że przynajmniej 3 tygodnie na promocję to kurde dałoby się coś podziałać, a kiedy tak zaczynamy zamrażać się, no to de facto to nie jest takie fajne. Możecie dać mi znać, czy uważacie, że dzisiaj trzeba szukać jakiś. Okazji i trzeba gdzieś tam w jakiś sposób inwestować, się starać i po prostu się w jakiś sposób inteligentny splitować. Czy może uważacie, tak jak moje działania pokazują, że lepiej jest po prostu w tym momencie zamrozić i poczekać na lepsze czasy? Nie wiem. Powiedzcie mi, oczywiście Source 2 pewnie będzie też grał główną rolę w tych wypowiedziach, także ja jestem dosyć mocno tym zainteresowany. Trzymajcie się i cześć.